Okresowo w Piechowicach i Szklarskiej Porębie ma miejsce pewien problem. Z kranu wypływa woda koloru rdzawego. Udaliśmy się do karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji, aby wyjaśnić tę sprawę. Jest to związane z tym, że wody powierzchniowe niosą drobiny związków humusu, który jest bardzo trudny do usunięcia. Stacje były tak projektowane, że nie zostały przewidziane do usuwania aż takich drobin związków humusu, stąd okresowo mamy czasami podniesioną barwę wody. Dotyczy to głównie mieszkańców zlokalizowanych w strefie zasilania stacji uzdatniania leśnego domku, na której jesteśmy tutaj obecni. Wynika to z faktu drastycznego pogorszenia się jakości ujmowanej wody surowej w wyniku intensywnych tych opadów atmosferycznych. Jak to wygląda w rzeczywistości? Po lewej stronie widzimy wodę surową, która jest ujmowana bezpośrednio z naszego ujęcia powierzchniowego. W drugim wiadrze mamy wodę oczyszczoną na pierwszym stopniu filtrów, a trzecia woda to jest woda dostarczana naszym odbiorcom tutaj na terenie miasta Szklarska Poręba. Nie zawsze się tak zdarza, że woda jest tak czysta jak w dniu dzisiejszym. Aby zrozumieć istotę problemu, należy przenieść się kilkaset metrów dalej, w miejsce ujęcia wody. Znajdujemy się na ujęciu powierzchniowym na potoku Kamieńczyk, który widać tutaj za mną. Jest to nasze główne ujęcie, z którego dostarczana jest woda surowa do stacji uzdatniania wody Leśny Domek. Jest to ujęcie typu powierzchniowego, bocznego, z którego woda powierzchniowa znajdująca się w korycie potoku Kamieńczyk napływa na bok, skąd jest ujmowana poprzez system krat wstępnych i dalej dopływa do stacji uzdatniania wody, gdzie jest uzdatniana i dostarczana odbiorcom miasta Szklarska Poręba. Ujęcie powierzchniowe cechuje się tym, że woda po prostu napływa powierzchniowo, tak? Czyli nie jest ograniczona żadnymi innymi wstępnymi filtrami, tak jak to mamy na przykład ujęcie podziemne, gdzie warstwa gruntu wstępnie oczyszcza tą wodę. Tutaj natomiast to, co spłynie z powierzchni terenu, płynie korytem i to jest po prostu dalej ujmowane na stację naszą. Dlatego przy obfitych opadach deszczu lub w trakcie intensywnych roztopów woda spływająca do koryta potoku zabiera ze sobą drobiny podłoża. Nie ma co ukrywać, że przyczynia się do tego swoimi działaniami także człowiek. Tutaj są głównie związki borowiny, wypłukiwanie z terenów leśnych związków tych humusowych, tak, ściółki leśnej, która w wyniku powiedzmy prowadzonych prac zrywkowych jest wypłukiwana i dostaje się poprzez ten gwałtowny spływ powierzchniowy do koryta naszego potoku. W tych sytuacjach nasza stacja uzdatniania wody nie jest w stanie osiągnąć bardzo dobrych parametrów w zakresie barwy wody. Podobnie sytuacja ma się w Piechowicach. Po gwałtownych opadach woda przybiera barwę brunatną, ciemnobrązową i tą wodę musimy oczyścić właśnie w stacji uzdatniania wody. Nie zawsze jest możliwość oczyszczenia jej do parametrów takich, jakbyśmy sobie życzyli. Ujęcie jest ujęciem powierzchniowym. Jest to rzeczka mała kamienna, która jest w lesie. I niejednokrotnie
wycinka drzew powoduje to, że grunt jest luźniejszy. Przy gwałtownych opadach woda gwałtownie spływa i to wszystko wpływa do rzeki Mała Kamienna, którą my pobieramy i dalej tutaj uzdatniamy. To zdjęcie z dnia, kiedy woda z piechowickiego ujęcia była wyjątkowo mocno zabarwiona. Pracownikom karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji nie udało się wówczas przywrócić jej odpowiedniej przejrzystości. Woda jest zdatna do picia, tylko nie posiada właściwego parametru, czyli barwy. Bakteriologia jest badana cały czas u nas, nie występują bakterie, woda jest chlorowana, dezynfekowana. Jesteśmy w trakcie prób różnych związków chemicznych, które dajemy do strącania tej barwy. I próbujemy w filtrach, żeby zminimalizować tą uciążliwość dla mieszkańców. Woda jakoś jej jest dobra, jest badana pod względem bakteriologicznym, fizykochemicznym, a jedynie jest podwyższona barwa wody, co tak naprawdę nie wpływa na jakość tej wody.